Przechodzimy do punktu 14, czyli odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę pana burmistrza o zadanie głosu. Dziękuję bardzo. Zajmiemy się zapytaniem pani radnej decyzji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednej zbiórki odpadów. To ten temat my przygotowujemy się teraz do następnego przekazu. Ten temat będzie w tym CIPS-ie ujęty i już myślę, że stycznia ten punkt, nie wiem, czy w pełni, tak jak ma funkcjonować, czy spełni wszystkie wymogi, ale będziemy starać się do tego, żeby w krótkim czasie dojść do tego. My mamy projekt, jeżeli chodzi o stronę gminy, to jest 300 tysięcy złotych, więc być może znajdziemy inne rozwiązanie tego tematu, tak żeby ten punkt był. A w tej chwili, do tej pory, to po prostu jest zbiórka poprowadzona, objazd do lokalnych mieszkańców miał możliwość. Wypadek bardzo na pewno to zamieść albo było zebrane w niego praktycznie prawie wszystko. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to rozumiem, że to były dwa pytania i to będzie na piśmie, to jest na piśmie złożone, musimy policzyć. To nie jest przede wszystkim, że myślę, to nie jest prosty temat, bo w tej chwili bardzo trudno się rozmawia z aktorem energetycznym, żeby mieć jakieś dane na ten temat, ale postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o gaszenie, to ten temat jest rozmawiany z aktorem energetycznym na ten temat. Jak z tego, cośmy się orientowali, prawie wszystkie gminy dookoła oszczędzają. My zastanawiamy się nad tym, rozmawialiśmy z aktorem energetycznym na temat przywrócenia ciągłości. To już ponad miesiąc temu, ale w tej chwili energetyka jest bardzo mało mobilna, jeżeli chodzi o rozmowy w tych tematach, o samą restrukturyzację, także pewne rzeczy, był taki temat, że w centrum podwierzenia świeciło prawie ponad miesiąc światło, wszyscy myśleli, że to oszczędności, a to nie było żadne oszczędności, tylko energetyka, bo mimo kilkukrotnych pism wysyłanych do energetyki telefonicznych, mobilnów, że tak wyrażę, i mobilizacji energetyki do tego, żeby naprawić to, oni po prostu mają na wszystko czas. No i potem mam wypadku w Czańcu oznakowali. Ja myślę, że państwo, ja się akurat tym wypadkiem bardzo mnie zainteresował. To chyba nie jest tam specjalna wina. Wiadomo, że te znaki trochę gdzieś tam może jakieś gałęzie zasłaniają, ale to ewidentne było takie kierowcy, gdzie jest podwójna ciągła i przejście dla pieszych. I wyprzedzanie, to jest, myślę, to jest to największe przestępstwo drogowe w tej chwili, jakie może być. Niestety ten wypadek zrobił się świetnym. Myślę, że no, niektórzy kierowcy powinni się czasem mocno w czoło to, co robią na szosie, bo to był ewidentna kwota prowadzenia na samochodę. Tutaj pani nazwór kierowała na piśmie, to odpowiem, bo tam był dosyć szeroki zakres tych wiadomości, które pani chce. To jeżeli chodzi o ten zgromadzkę, to my musimy, to jest temat cały czas aktualny, niedawno było spotkanie, to skierujemy pani interpelację do ZIR-u, żeby odpowiedzieli na ten temat, bo pewnie temat byłby załatwiony, gdyby nie zieleni kiedyś, by zablokowali całą regulację gromadzki i w tym górnym biegu, ale to skierujemy, żeby odpowiedzieli dokładnie, jak to ma wyglądać. Jak to wygląda w tej chwili stan, bo niedawno nawet tam ostatnio wiem, że pan zaczął dyrektor był na wizji w Czańcu na tym odcinku. Jeżeli chodzi o temat wystąpienia gminy z aglomeracją, to myślę, że byśmy to mieli dosyć jasne tutaj. Pan Morski był, który nam to przedstawiał, gmina pilnuje tego tematu. I myślę, tutaj też ta interpelacja była bardzo szeroka. Bym prosił pana Gosenga o złożenie interpelacji na piśmie, żeby nie wpuścić czego miał. Po prostu szybko nie zdążę zapisać wszystkiego. Tylko, że z tym interpelacją na piśmie odwołujemy na pewno na te pytania. Tutaj pani Maria pyta o przebudowę drogi karpackiej. No, projekt jest zrobiony cały czas, chodzi o ten przepis. Również dokumentacji przebudowy, tylko starosta z tego co wie, po prostu no, doszedł do wniosku, że nie jest w stanie wykonać tej dokumentacji na czas złożenia tego projektu do setem i pewnie to się przesunie
poznanych, także nawet to pewnie co złożył w innych miejscach, to pewnie też będzie miało stoi pod znakiem zapytań, jeżeli chodzi o realizację. Jeżeli chodzi o chodnik w Bujakowie, to pan skarbnik dzisiaj się tym zajmował i mówi, że chętnie panu przewodniczącemu odpowie. Nie, teraz muszę odpowiedzieć. Jak to wygląda, nie? Te nasze chętnie.